Siema, z tej strony Pisety, a to jest z powrotem Shadow Over Freddy's. Powiem wam to tak, że teraz będzie się dużo działo. Noc druga. Follow the music. Let's go! Na pewno nie dostanę żadnego jumpscare'u, bo tutaj już na stówę można dostać jumpscare, mogę wam powiedzieć. Tyle. Tutaj chodzi o to w tym, że z każdą nocą te rzeczy, te różne będą się stawać agresywniejsze. I ogólnie, żebym po prostu pod prawym przyciskiem mam nadsłuchiwać, czy coś tam wydaje jakiś dźwięk. I do końca, ja jestem bez słuchawek, bo dawno temu rozwaliłem i do tej pory nie kupiłem nowych słuchawek. I mam teraz problem właśnie. Mam nadzieję, że nie dostanę zawału. Follow the music. Podążaj za muzyką. Bo... bez słuchawek granie to tak jakby się uszy zatkał, nie? Nie wiem, jedynie co słyszę to music box. No jeżeli nie wiem, najwyżej zawału dostanę. Bo ja nie wiem, jak wyglądają jumpscary nawet w tej grze. Kuźwa mać. Gra jest powalona. Wiem, że chyba to się może stać tu w miejscu. To było to? To było to, czy to był ambience? Nie słyszę, let's go. Ja sram. Nie no, jak ciul dostanę jumpscare. I zawału dostanę. O, w dupę. Dokąd? No tam się oddala. Na scenę, okej. Nic nie słyszę. I on teraz uciekł, prawda? Prawda, przemieścił się. Ten ambience bardzo utrudnia. Ja się trzymam cały czas za buzię, nie? Fuck z tą grą. Czemu cicho? To nic nie ma.
kurwa, nie słuchałem. Zdycham. Dobra, te dźwięki są słyszalne. Nie wiem, czy to jest jakaś podpucha, czy to jest ten dźwięk. To jest autentycznie ten dźwięk. On jest tylko jeden, prawda? Czemu on jest taki agresywny? Okej. Super, dostałem jumpscare. Od Boniego. Dobrze, że nie jestem na słuchawkach, bo bym dostał zawału. Dobra, te dźwięki są ewidentnie chyba bardzo dobrze słyszalne. Nawet bez słuchawek. Dobra, dawaj, skipujcie mi ten tutorial. Tym razem te dialogi będę tłumaczył z Google'a. Zrobię zdjęcie i przetłumaczę. Ja mam tu gdzieś, nie? Mam gdzieś te dialogi. Ewidentnie muszę chyba się szybciej poruszać, mi się wydaje. Za wolno się poruszam. Zbyt wolno. I on, bo on jakby idzie cały czas w moim kierunku. Wydaje się mi, że nic nie ma. Nie wiem, widzę się znowu zesram. Let's go! Music box też utrudnia. Ja tam idę na tą scenę. Let's go. Let's go. Najwyżej zginę. Zawału dostanę, nie wiem. Chyba go nie ma. Co on by robił w łazience? Super, uciekł. Nie ma go. Ja sram. Muzyka ucichła. Nie słyszę nic. Kitchen, fajnie. Słyszę delikatnie music boxa, więc jest dobrze. Dalej go nie słyszę.
Chyba nie ma go tam. Nie wiem. Chyba go nie ma. Czym szybciej pójdziemy, tym się... On tam za plecami będzie, więc... Fajnie. No kurwa! Jestem w drodze to pirate'ką. Mam nadzieję, że nie wybrałem złą drogę. Zobacz music boxa. Idę do pirate'ką. Na stół będzie tam ten poniarz. Spróbujmy go ominąć. Spróbujmy go ominąć. Ryzykujmy. Zaryzykujmy. Jest na backstage. Czy to koniec? Jest, mamy to. Mamy to! Mamy to! Udało się. Dostałem 2 razy jumpscare, świetnie. Ja teraz te dialogi będę tłumaczył se telefonem. Ja mam gdzieś te dialogi. Bo tu będą dialogi. Najprawdopodobniej znowu cień będzie chciał pokazać nam nasze kolejne wspomnienia. Czy tam czyjeś chyba nasze, nie? Ostatnio dowiedzieliśmy się o psie, który... Wiecie co? No, zginął. Ciekawe, o czym teraz się dowiemy. Zostajesz ponownie wciągnięty, albo odciągnięty. Tu pisze odciągnięty. Wciągnięty w bezpieczne miejsce, gdy dźwięki niedostrojonej pozytywki ucichną. Tłumaczę to z Google Tłumacz, bo... Dialogi są naprawdę ciężkie. Cień oferuje kolejną historię w nagrodę za wykonanie zadania. Zgadzasz się? Oczywiście! Czemu by nie? Tylko żeby to była choć trochę normalna historia. Mam nadzieję. Co się daje, czy ta kukiełka jest taka bardziej agresywna? Ta historia, którą ci opowiem, jest prawdziwą historią, której modlę się, abyście nigdy nie zapomnieli. Abyś nigdy nie zapomniał. Tak, tłumacz to tak chujowo wiem. Wiem, sorry, przepraszam. Był raz chłopiec, który nie spał w nocy podczas ostrej ulewy. Pod kołdrą łóżka zamknął oczy i próbował zignorować burzę tuż za jego pokojem. Pogrążony w ciemności, uczucie pełzającego dyskomfortu nie pozwalało mu zasnąć. Ryki burzy
były niczym w porównaniu z niepokojem, jaki wywołały w nim cienie rzucane przez okno. Poczuł wzrok obserwujący go z daleka. Nie wiem, co ja dzisiaj czytam, nie? Czytam tak ciulowo. To jest jakaś masakra. Jest 10:40, to prawnie dlatego, bo jest 10:40 jeszcze. Nie jestem rozgadany, tak? Chłopiec otworzył oczy i spojrzał w stronę okna. I co tam zobaczył? Ale nic tam nie było. Mi się wydaje, że nawet nie muszę tego tłumaczyć. Niczego tam po prostu nie było. Spróbował pójść ponownie spać. Tego nie będę tłumaczył z Google'a, bo to byłoby proste. Po co miałbym to tłumaczyć? Otworzył ponownie oczy i kątem oka dostrzegł to. Co on dostrzegł? Czy to jest historia? Nie wiem jak. Znowu jakaś historia. Za zabicie może tego psiaka, a coś go nawidzi teraz. Puste, białe oczy żywego cienia pojawiło się równie szybko, jak zniknęło. Co jest? Spokojnie coś tak miałem. Po prostu sobie coś wyobraził w głowie. To spokojnie, to jakiś tylko cień trzeba. Mówię wam. Jego niepokój został odsunięty na bok przez rosnącą ciekawość. Chłopiec wstał z łóżka i poszedł do okna. Robi się ciekawie. Zza szyby widział sylwetkę zwierzęcia, ciemniejszy niż otaczająca go noc i pozbawiony kolorów. Nawet wtedy, gdy światło padało na jego ramę, uciekając w stronę drzew ze znajomym przedmiotem, wetkniętym w paszczę. Ej, dobra, to się robi ciekawe, robi się. Klimatyczne, bo to przecież on zabił tego psiaka, nie? Ten psiak... Co jest? Jego ulubiona zabawka znowu skradziona i niesiona do lasu. Chłopiec nie mógł powstrzymać się od podążania ścieżką cienia. To dobra, to się staje creepy już, nie? Teraz chłopakowi się co stanie? O kurwa. Co to było? Nocne powietrze było lodowate. Bezczelne wiatry niosły niezliczone kropelki, które uderzały w skórę jak marmury. A ich mankat. Co? Każdy inny dźwięk poza imponującym grzmotem. What? Okej, niech będzie tłumaczowi. Nazwij to poezją, ale wiedział, dokąd odszedł cień, do tego miejsca na skraju lasu, gdzie Sutherland zostawił rodzinnego psa. Był pewien, że go znajdzie. Tak jak mówię, jakby tłumacz to tłumaczy jakoś nie zbyt dobrze, bo samemu jest ogólnie te dialogi przetłumaczyć. Stojąc ponownie przed grobem, oczy z cienia zniknęły. Zamiast tego na błotnistym wierzchołku leżał teraz zabawkowy robot, który dwukrotnie się ruszał. Ale tym razem było w ruchu. Jego maleńkie plastikowe ramiona wymachują gwałtownie z boku na bok, a głowa obraca się w miejscu. Robocika opętało. Piesek opętał robocika, czy co? Ruchy były nagłe, ale wyraźne. Bez żadnego zewnętrznego wpływu iskra życia została uwięziona w tym maleńkim naczyniu.
Czyli tam naprawdę, nie wiem, dusza pieska została, nie wiem, coś. Zafascynowany takim odkryciem podniósł zabawkę ze ziemi i mocno trzymał ją obiema rękami. Tak, aby nie wymknęła się z jego uścisku. Zasiarczony od ucha do ucha, chłopiec ruszył w drogę powrotną do domu. I koniec historii. Nie wiem. Dusza pieska, która opętała robocika. Pozostało trzy noce pozostały. Dobra, to było na tyle z tego odcinka i mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku. Najprawdopodobniej jutro. Może dzisiaj dwa odcinki wlecą. Zobaczymy. Dobra, ja tam nie spoileruję sobie. Elo.